Kamila Boś zyskała popularność dzięki udziałowi w 8. edycji randkowego show Rolnik Szuka Żony. Kamila, która z racji biznesu, który prowadzi, żartobliwie nazywana jest królową pieczarek, po zakończeniu show została instagramerką. Na swoim profilu chętnie dzieli się kadrami ze swojej codzienności. Teraz pochwaliła się zdjęciami z wakacji. Na urlop nie pojechała jednak sama. Kto jej towarzyszy? Kamila Boś to jedna z bohaterek prowadzonego przez Martę Manowską show Telewizji Polskiej Rolnik Szuka Żony. Sympatyczna Kamila zyskała nawet miano najpiękniejszej uczestniczki programu, jednak w show nie udało jej się znaleźć miłości. Kamila nawiązała co prawda bliską relację z Adamem, jednak pozostała ona jedynie na stopie przyjacielskiej. Choć Kamila nie znalazła partnera, to program sprawił, że jej pieczarkowe imperium się rozrasta. Niedawno Kamila pochwaliła się, że pieczarki z jej hodowli trafiły na półki jednego z dyskontów spożywczych. Kamila Boś z Rolnik Szuka Żony pokazała zdjęcia z wakacji. Królowa pieczarek jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje zarówno swoje życie zawodowe, jak i prywatne. Jej konto na Instagramie obserwuje obecnie 189 tysięcy osób. Kamila jest osobą bardzo pracowitą, co mogliśmy zaobserwować w show, ale również w relacjach w mediach społecznościowych. Jednak nie samą pracą żyje człowiek. Teraz uczestniczka 8. edycji Rolnik Szuka Żony postanowiła nieco odpocząć i wybrała się na zasłużony urlop. Rolniczka na miejsce wypoczynku wybrała słoneczny Cypr. Nie pojechała jednak sama. W wyprawie towarzyszyła jej Karolina Kalacji, którą widzowie doskonale znają z porannego pasma Dzień Dobry TVN. Panie bawiły się znakomicie, na ujęciach widzimy, jak uśmiechnięte tańczą nad brzegiem morza. Czyżby Kamila Boś szykowała nowe zawodowe projekty? O tym przekonamy się zapewne niebawem.